Dzień dobry, znajdujemy się w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Witam pana dyrektora. Która to już pana matura jako dyrektora szkoły? Moja matura jako dyrektor to już 24. To będzie natomiast jako nauczyciel tej szkoły to będzie 39. Czyli będą, obydwie są przed jubileuszem, 25 i 40, tak, czyli jest, musi być szczęśliwa. Ja jestem przekonany, że będzie dobra matura, że uczniowie zdadzą, absolwenci zdadzą tą maturę bardzo dobrze, że przyniosą wiele chluby w szkole. Tego im życzę również. Ale to widzę, że tutaj się odbywa losowanie. Jaka jest procedura w ogóle? Tak, w tej chwili odbywa się losowanie miejsc. Uczniowie losują i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerkami. Tak jest sprawiedliwie i myślę, że jest dobrze. A komisja skąd jest, która nadzoruje tą maturę? Komisja jest powołana przeze mnie i oczywiście jedna osoba jest spoza szkoły. Jest to pani z Zespołu Szkół Budowlanych i trzy osoby są z mojej szkoły. Oczywiście nie ma nauczyciela polonisty. Czyli dzisiaj, bo dzisiaj jest matura z języka polskiego? Tak, dzisiaj oczywiście jest matura z języka polskiego. Atmosfera widzę dobra, uczniowie zadowoleni. To proszę zapytać uczniów, w jakim stanie psychicznym przystępują do matury. A jak w pańskiej szkole się zdaje matury? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z języka polskiego również? Również z języka polskiego. Proszę sobie wyobrazić, że jednym z nauczycieli języka polskiego jest nasz absolwent pana Lembera, który skończył moje techniki. Dobrze, dziękuję bardzo.